Cześć, z tej strony Szyszul, witam Was w następnym odcinku mojej serii chronologicznej. Tym razem może to być troszkę słabszy odcinek, jeśli chodzi o mój głos, bo mam chore gardło. Prawdopodobnie będę robić przerwy na picie się herbaty, co będziecie słyszeć, więc z góry Was przepraszam. Tak samo w każdej chwili ktoś mi może wejść do domu i wtedy się zamknę, bo będzie mi głupio jednak gadać samej do siebie, jeśli ktoś inny obok ma to słyszeć. No, to możemy zaczynać. Najpierw dokończymy poziomy Curtisa Johnsona. Pierwszym z nich będzie Sailing Toward Antarktyka, ale tak jak Blo słusznie zauważył na Discordzie, prawdopodobnie chodziło o Toward. I mamy literówkę niepoprawioną przez tyle lat. Myślę, że wypadałoby coś z tym zrobić. Więc tak, w tym poziomie mamy przede wszystkim lustrzane odbicia skarbów, co jeszcze wcześniej nie było użyte, a przynajmniej nie na taką skalę. I chyba źle poszłam. Na pewno da się tutaj zdobyć perfekt, już Wam tak zaspoileruję. Więc jeśli źle poszłam, to się zaraz cofnę. No... nie, jest ok. Albo nie jest. Ale już będzie... Mam nadzieję, że tam nic nie ma. O! Kawałek dziwnego bagna? Czy mi się wydaje? Czy ja tu już nie wskoczę? Plum! Poziom został wydany 18 lutego 1998 roku. Więc naprawdę, jeżeli literówka się utrzymała przez tyle lat, a chodziło o co innego, to... no dość ciekawie. Z ciekawostek o tym levelu jest to oczywiście pierwszy na 8. Jeszcze nie pokazywałam żadnego na stoczni. Ogólnie nie przepadam za tym tilesetem. No i mamy kamyczek. Więc poziom króciutki, szybciutki, dobrze zbudowany. Potrafił budować te statki dziwne, ale co w tym dziwnego, że on to potrafił zrobić, skoro Curtis Johnson to Bill Underwood, czy jak to tam się przeczyta, czyli jeden z twórców poziomów do Kloa. Teraz lecimy do ostatniego jego poziomu, czyli Across the Frozen Plains. Jest to poziom na 11. Został on wydany 23 marca 1998 roku. Klaus się nie chowa za wodę. Don't think so. Don't think so. Hey, big boy. No to muszę spać jeszcze raz. Don't think so. Widzicie? Mamy skrzynki kilka razy do rozbicia. I one tutaj są bardzo ładne. Hey, big boy. To jest naprawdę fajny zabieg. Ale jestem głupia. Ale ten... no... Przepraszam. To jest jedyny przykład, kiedy użyję cheatów w normalnym nagrywaniu, ale zrobiłam to tylko przez swoją głupotę. A miałam w końcu pokazać, że perfekt jest możliwy i on był możliwy. Znaczy, no nie jest ogólnie, ale te monetki akurat można było zdobyć. Jestem werpem. One lover. Yes, well, hello. Amateur seem to be deceased. Don't think so. Don't think so. Amateur seem to be deceased. Hey, big boy. Jak widzicie, trzymałam się tutaj od razu lewej strony, ponieważ niżej mamy metę. Ale że już wiedziałam, że tak będzie. Chwilę źle poleciałam. Lewej. Mam zapisane lewą, trzymam się prawej i jeszcze mówię, że idę na lewo. Nieważne. Tak. I tutaj mamy Nick. Nie, nie mamy. Jednak to jest najciekawsze, czyli trzy czaszki, które mają logikę zupełnie inną niż powinny mieć, przez co nie da się ich zebrać, ale na ogólnym podsumowaniu są, więc niestety perfekt jest niemożliwy i mnie to dziwi przez to, że właśnie jest to twórca customów, tak? Znaczy leveli. Ja z tymi customami to już jestem. Więc naprawdę dziwne, że on tak zrobił? Czy mu się pomyliło niechcący, czy co? Tak jak mówiłam, jest wszystko oprócz tych trzech czaszek. No niestety. I teraz idziemy do customu, który mnie zadziwił. Wyszedł on 4 kwietnia 1998 roku. Został zdobiony przez Stevena Higge, który zrobił też Demon's Isle, który nie jest zły, jest nawet ok. Wciągnęłam go w końcu na listę do konkursu customowego. Ten poziom się nazywa Raux Battle. Tak, Raux. Nieważne. I... no, jak sama nazwa wskazuje, będzie dużo bossów. Jest to pierwszy poziom, który wyciągnął bossa poza jego miejscówkę. Teraz będę z nim walczyć pewnie 15 minut. Wojeny. Nie lubię tak. Okej. Niestety muszę z nimi walczyć, ponieważ wypadają z nich skarby. I ja powiem tak. Jeśli chodzi o ten poziom, który ja obecnie nagrywałam i który widziałam, to ten custom jest niesamowity. Naprawdę, ja miałam wow, jak w niego grałam, ponieważ nie spodziewałam się, że będzie coś dłuższego i wciągającego. Bardzo nie lubię poziomów, gdzie jest naspamowane bossami jakimikolwiek. On mnie zabił? bo za dużo gadałam, za mało się skupiałam. No cóż. Tak jak mówiłam, nie lubię takich poziomów, ale ten, z racji tego, w jakich czasach powstał, to naprawdę jest ok. I mi się podoba. Ojeny. To i tak nie pobije tego, co Azar miał na swoim kanale i walki z niewidzialnymi Wolvingtonami naspamowanymi razy 500. A ja sobie z Laru nie mogę poradzić. Już mnie palec boli. On gdzieś tu uciekł, tak. Niestety są jump switche. Bardzo denerwujące jump switche. No i zaraz znowu mnie zabije. To może tak. No jednak. Nagrywam, bo to chyba jedyny dzień, kiedy mogę. A tak to nie będę mogła długo, przynajmniej z tydzień, jak nie dalej, więc pomimo tych wszystkich niedogodności musimy to zrobić. Najwyżej będzie mnie słabo słychać, będziecie sobie podgłaśniać czy coś. Bo wolę mieć coś nagrane i was nie zostawić. Chociaż jeszcze nie wiem, czy mi się to uda w ogóle wsadzić na YouTube'a z internetem z komórki. Tak. Pamiętam, że gdzieś będzie właśnie tak słabo. Ups. Zapewne Prox mi skomentuje potem mojego skilla w walce. Trudno. Nie każdy musi umieć. Leć. Dobra, ja się chyba wybiję. Zły przycisk. Niby ogarniam, ale jeszcze nie ogarniam tych przycisków. Fuck my life. Dobra. Podam jeszcze taką ciekawostkę. W grudniu 2007 roku na forum w dziale Edytor Brainy zapytał, jak wstawić czaszkę do bossa, bo bardzo by chciał. No i oczywiście był przywoływany ten level. I Brainy stwierdził, fuck. I mam tu flagę, no dobra, trudno. A tu będzie sam spam Laru, więc teraz będę wyłączona na jakieś 5 minut z życia. I ogólnie stwierdził wtedy, że tu nie ma nic wpisane ani w Rects, ani w Power Up i nie wiadomo, czemu ci bossowie mają w ogóle czaszki. To dementuje plotki, bo sprawdziłam, mają wpisane skarby. Nie wiem, gdzie on patrzył. Chyba wziął tego jedynego Laru, który nie miał skarbu wpisanego. Tak więc, jeśli ktoś chce wiedzieć, jak wstawiać, to macie tutaj poziom poglądowy. Można sobie w niego wejść. Te chmury tu nie pasują, ale chyba jeszcze wtedy nie potrafili. Zmieniać warstw. Właśnie o tym zapomniałam. Powinnam jeszcze sprawdzać każdy level najpierw w edytorze w warstwach. Czy nie ma naspamowane jakiegoś Szysza 1, Szysza 2, tak jak moje customy. No nie wiem, no mi się ten poziom podoba, pomimo tego, że jest jaki jest, że długi, znaczy długi, no pod względem walki, że denerwujący, to naprawdę po tym wszystkim, co dopiero co przechodziłam, jest efekt. No chodź do mnie bliżej. Więc Azar, rekomenduję ci go. Zagraj też. Ty pewnie z tego zrobisz śmieszniejsze i fajniejsze show. A może nie będziemy się śmiać tylko z mojego skilla w walce z bossem? Nie no, ty sobie poradziłeś z Wellingtonami razy 500 to... Tu chyba będzie, no ta zła idea. Tu zginę, 500 razy, serio, widzicie co tu się dzieje? Mówiłam. Ale jeszcze raz zginę. Przynajmniej. O! Przygotuję się do custom leveli, mówiłam, jasne. Na pewno się przygotowałam. Tak. Okej. Okay. Nie, dałam radę. I zaraz po prostu mi się... No właśnie, bo tam... Niestety, ale już mnie widzą kule. Więc nie mogę tutaj za daleko stanąć, bo będą napieprzać. A ja zaraz głos stracę. Wychodzę po południu i pewnie nie będę miała... A! Jak rozmawiać? Ja przynajmniej potwierdziłam, że potrafię bardzo ładnie robić trik. Bo ja naprawdę nie jestem w nim słaba. Umiem go robić czasem, jeśli się nikt nie patrzy, jeśli nie ma presji. Nie podskoczył mi. Muszę sobie kupić nową klawiaturę, naprawdę, i wrócić na stare sterowanie ze spacją, bo teraz jest źle, a jeszcze jak Payday wydaje jakieś level... Ej, oddawaj mi czachę. I się jeszcze śmieje. Payday teraz wypuścił jeszcze level antycheaterski, to w ogóle jak ktoś ma customowe sterowanie, to leży czasem. No, daj sobie spokój. Ogólnie ja bym już się dawno wkurzyła na level, gdyby nie to, że mi się ten podoba. Na co ja mam podnoszenie? Na co ja mam podnoszenie? Następna czacha poszła. Dobra, nie chce mi się. No i wchodzimy do Boswarpa. Mam 2 życia. I właśnie, tak jak widzicie, nawet taki już typowy boss też ma zupełnie inny wygląd, inną planszę, więc to jest fajne. Pokazuje mi się defitleru, a nie jakiś warp. To też jest na plus. Ta. Ja zginę! O nie! Czemu on mnie wali? Jakim cudem on może mnie uderzyć? Jakoś jak testowałam, to mi łatwiej to poszło. Ja się boję wstać. Bo on mnie uderzy. A mam 1 życie. I co ja mam teraz zrobić? Uciekasz? Nie się dało walnąć. Dobra, to nie ma sensu. Jeżeli nie przejdę tego poziomu, to będzie bardzo śmiesznie. To te kule mnie uderzają bardziej. Jakby to mnie uderzyło. Co? Nic nie mówię, bo zagięło mnie. Pamiętam, że jak grałam w ten poziom szybciej, to nie miałam takiej zawiechy, bo miałam prawie wszystkie skarby, a teraz brakuje mi dużo. Chyba? Co się stało? Okej, to ten poziom będzie jeszcze powtórzony w przyszłym odcinku, bo w tym momencie nic nowego nie wymyślę. Tak więc do niego wrócimy. Zwłaszcza, że jest fajny i że miał dostać znaczek Szysza poleca. Wiecie, Szyszarek. Ale skoro coś zwaliłam, to będzie jeszcze raz i wtedy dostanie. Następny poziom to My First Small Level od Alex. Nie wiem, czy to dziewczyna, czy nie. 25 kwietnia 1998 roku. I takie to tam... takie coś. Mamy takie totalne coś. Nic nie widzę. A, i tutaj jak się spadnie, to się nie żyje. No widać, że taki pierwszy mały level. Dlatego... pozwólcie. Aha, no właśnie. Do czego była ta mysz? Gdzie ja idę? Nie wiem. Aha, to jest wszystko. I spadłam. I chyba wszystkiego nie zebrałam. Niestety. Ale tu mamy Alex, napis. tak oryginalnie. I nie da się wrócić, więc po prostu wejdę do mety. Mam tutaj zapisek, że perfekt jest możliwy, więc jest możliwy. I jednak go zdobyłam. Więc no to poziom. No, poziom. I teraz idziemy do ulubionego twórcy wszystkich, który zrobił 13 poziomów, ale tylko jeden z nich ma zielonego ptaszka. I to nie jest ten, od razu mówię. Czyli 16 maja 1998 roku zaczął tworzyć Funks. I zrobił on poziom o nazwie Daj. I tu mamy... Tu mamy wszystko. O jeny, to bije. To jednak nie wiedziałam, że takie wszystko. Co mnie bije? Aha. Nie chcę! Ja chciałam iść na górę. Nie wiem, co mnie biło. Ale chciałam iść tu, żeby pokazać, że mam użytą ikonkę twórców pierwszy raz. Dobra. Przy tym levelu mam dopisek what the fuck i się nie dziwię, że mam taki dopisek, bo what the fuck. Ono właśnie. To już pierwszy poziom Zaksa był lepszy. No offense. This looks familiar. Jeśli ktoś wie, z jakim poziomem mi się to skojarzyło, to robimy konkurs, żeby mi powiedzieć. To wygracie uścisk dłoni prezesa. Chyba za cicho mówię cały czas. Ile nagrywam? Co? 27 minut? Jakim cudem nagrywam 27 minut? Omg. Nie. To ja kończę nagrywanie po tym levelu. Nie chcę znowu takiego długiego poziomu. Znaczy, z filmiku. Ojeju. Co to ma być? Funks. Czy ty jarałeś, jak tworzyłeś poziomy? No dobra, przyznam się, że jego levele to ja po prostu omijałam jak coś. Znaczy, no omijałam, no... Szłam do mety i do widzenia. Ale jednak wam obiecałam pokazać levelec w całości, więc się pomęczę. No i fajnie, i nic się nie zrobi z tym. Aha, jestem tu. I co mnie tu uderza? Ja sprawdzę, co mnie tu uderza. I zedytuję filmik. Tak. W sensie po prostu wstawię wam tutaj gdzieś zaraz screen z edytora i zobaczymy, co tu uderza. I tu też jest meta, i tam jest meta, i meta wszędzie, która jest fejkowa. Ta jest prawdziwa. Nie, tutaj to totalnie się nie wie, gdzie się ma iść. Ale ma się katnipa. Katnip dobra rzecz. I jak to niby zdobyć? Ła... What the fuck. Ale no co to ma być? Mam jedno życie. Nie, to ja idę do mety. Chcę zakończyć ten filmik chociaż normalnie. Osiem czach i ja żadnej nie znalazłam. Rzucam wyzwanie, kto zdobędzie perfekt. Ten dostaje admina na forum. Tylko na multiplayer trzeba zdobyć ten perfekt, żeby nie było cheatów. Chyba że Payday mi sprzeda sposób, jak zdobyć, żeby nie było cheatów. I już w takim razie się z wami żegnam. Dzięki wielkie. W przyszłym odcinku, mam nadzieję, będzie trochę ciekawiej. Dobra, żartowałam, jak widzę niki ludzi, to nie będzie ciekawiej, nie będę wam robić nadziei. No, to cześć.